Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie i gorąco pozdrawiamy z Boliwii, gdzie właśnie w dniu dzisiejszym, już za chwilę, będzie lądował Ojciec Święty Franciszek, który odbywa swoją pielgrzymkę do Ameryki Południowej. Już był w Ekwadorze, teraz właśnie rozpoczyna w Boliwii. Witają się z Państwem ojciec Zbigniew Pieńkos i ojciec Jacek Cydzik. Drodzy Państwo, jak słyszeliśmy, Ojciec Święty Franciszek wylądował już na lotnisku w La Paz, El Alto. Jest to stolica Boliwii. El Alto to znaczy wysoko. To znaczy wysoko, tak, aczkolwiek stolicą geograficzną państwa Boliwia jest Sucre. Natomiast wszystkie i rząd, i wszystkie departamenty, ministerstwa są właśnie w La Paz. Cała administracja jest w La Paz. Tam też urzęduje prezydent, czyli Evo Morales, który został wybrany na drugą kadencję. Jest prezydentem, który wywodzi się właśnie z miejscowej ludności. Pochodzi on z bardzo małej miejscowości, właściwie wioski, niedaleko Oruro. Także często jadąc ulicami Boliwii, drogami, które prowadzą przez wysokie góry, na kamieniach, na różnych budowlach, możemy widzieć skrót MAS, co się tłumaczy Movimiento Socialismo, czyli taki, można powiedzieć, pęd czy droga, ruch w kierunku socjalizmu. I to często właśnie jest podkreślane tutaj w tych różnych komentarzach, że prezydentura obecnego prezydenta Evo Moralesa jest prezydenturą oczywiście w państwie wielonarodowym, ale prowadzi ku socjalizmowi. Już widzimy pana prezydenta, który po czerwonym dywanie zbliża się do samolotu, którym przyleciał Ojciec Święty Franciszek na lotnisko międzynarodowe w La Paz, El Alto. Samolot już kołuje i za chwilę zapewne ujrzymy Ojca Świętego, który samolot opuści. Drodzy Państwo, warto tutaj w tym momencie nadmienić, że Ojciec Święty Franciszek niejako podąża po śladach swojego poprzednika, świętego Jana Pawła II. Przypomnijmy, że w roku 1988 Jan Paweł II odwiedzał już drugi raz Urugwaj, Boliwię, Peru i Paragwaj. Franciszek przylatuje tutaj z Ekwadoru, który sąsiaduje tutaj z tymi krajami, przylatuje do Boliwii i uda się do Paragwaju. I dodajmy, że tamte wizyty Jana Pawła II, których jakby takim zwieńczeniem tutaj w oddziaływaniu na tę część świata, Amerykę Łacińską i Karaiby, była wizyta na Kubie. Jan Paweł II przebijał się przez te reżimy komunistyczne. To był problem tak zwanej teologii wyzwolenia, która właściwie była ideologią marksistowską ubraną w kilka takich zdań z Ewangelii. I Ojciec Święty Jan Paweł II tutaj wygłaszał wiele mocnych przemówień, sprzeciwiając się bardzo zdecydowanie niesprawiedliwości społecznej, korupcji, temu pozwoleniu, aby na oczach całego świata masy ludzi żyły w nędzy. I podobne akcenty tej podróży, jak słyszeliśmy, śledziliśmy już pierwszy etap ekwadorski papieża Franciszka, również były podobne akcenty. Chociaż może czasami delikatnie powiedziane, chociaż inaczej przyjmowane, ponieważ Franciszek jest tutaj bardzo kochany, entuzjastycznie wręcz witany z powodu tego, że po prostu pochodzi z tego kontynentu, jest Latynosem, jest uważany za Latynosa, jednego ze swoich. I drodzy Państwo, jednak także papież Franciszek rezygnuje właśnie z tego nauczania, które zresztą wynika z tego, jakie on sobie imię przybrał u początku swojego pontyfikatu. To na pewno jest taki mocny, zdecydowany głos ujmujący się
po stronie biednych, zepchniętych na margines, wyzyskiwanych, okłamywanych, tak jak niestety tutaj często się dzieje. Jak chodzi o historię tego kraju, tereny obecnej Boliwii zamieszkiwane były przez kultury prekolumbijskie już od bardzo dawna, bo od około 20 tysięcy lat. Pierwszą z wysoce rozwiniętych była kultura Tiwanaku, która rozwinęła się na południowym wybrzeżu jeziora Titicaca około II wieku przed Chrystusem. W XV wieku terytorium ludu Aymara zostało podbite i włączone w obręb państwa Inków. W XVI wieku hiszpańscy konkwistadorzy pod wodzą Francisco Pizarro dokonali podboju terenów obecnej Boliwii jako Górne Peru. Zostały one włączone do nowo powstałego wicekrólestwa Peru, a następnie do wicekrólestwa La Platy. Nazwa państwa nadana mu po oderwaniu w ramach ruchu wyzwoleńczego od Peru pochodzi od nazwiska przywódcy tegoż ruchu Bolivara. W 1884 roku na mocy traktatów pokojowych, kończących tzw. wojnę o Saletre, Boliwia straciła dostęp do Oceanu Spokojnego, co jednak miało duży wpływ na jej późniejszą sytuację gospodarczą. Po kolejnej wojnie, tym razem z Brazylią, w 1903 roku utraciła kauczukodajny region Acre. Niemniej jednak wiemy, że na terytorium Boliwii znajduje się bardzo dużo zasobów mineralnych i bogactw. Mówi się, że jest tutaj cała tablica Mendelejewa i to w poważnych ilościach te minerały i kruszcze się znajdują. No ale kiedy poruszamy się tutaj po drogach Boliwii, kiedy przemierzamy ulice miast, na przykład takiego jak La Paz czy Santa Cruz, gdzie również Ojciec Święty będzie i to będzie w dniu dzisiejszym, widać wielkie ubóstwo, widać, można powiedzieć, też pewien taki, można powiedzieć, brak gospodarza, aby to wszystko jakoś tak zagospodarować i uczynić pięknym. A potencjał jest wielki. I dodajmy, drodzy Państwo, że to jest to, co jest właśnie ta specyfika życia tych krajów. Tutaj w zasadzie można powiedzieć kilka wielkich metropolii miejskich, aczkolwiek one w zewnętrznym wyglądzie bardzo, bardzo się różnią od tych miast, metropolii, które my znamy, czy w Polsce, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Kanadzie. A poza tym są to bardzo też ubogie tereny Boliwii, której duża część położona jest w wysokich górach. Właśnie to El Alto, La Paz es El Alto, to miasto jest położone między 3800 a 4000 ponad poziomem morza, czyli papież wylądował bardzo o wiele, wiele wyżej niż najwyższy szczyt Polski Rysy, prawda? I dzisiaj, kiedy wylądowaliśmy właśnie w La Paz, co było od razu widać i odczuwało się, niezwykły dyskomfort. Po prostu brakowało powietrza, przy czym my wcale nie robiliśmy gwałtownych ruchów w samolocie, nie przemierzając jakichś, nie wiadomo jakich odcinków, a jednak już to się dało odczuwać. A więc dla przeciętnego turysty, który przybywa do Boliwii, na pewno ten klimat, szczególnie właśnie w La Paz, daje się we znaki. No i też wiemy, jak Ojciec Święty ten właśnie pobyt w La Paz będzie znosił. No, nie bójmy się też na pokładzie samolotów zwykłych, rejsowych, jak w przypadku naszym były też pogotowie butle z tlenem i niektórzy prosili tam stewardesy o to, by tego tlenu trochę im dostarczyć. My na szczęście, ojcze Zbigniewie, nie potrzebowaliśmy tego. No i patrząc na papieża Franciszka, który także ma te swoje uwarunkowania zdrowotne, jednak widać jego taką siłę witalną i także samo to, że w tym roku zaplanował tyle podróży, tak jak i poprzednio, no to też świadczy o tym, że jego kondycja jest dobra i mamy wielką, wielką nadzieję, że fizycznie także i trudy tej podróży wytrzyma. Zresztą za chwileczkę
otworzą się już drzwi samolotu i ujrzymy tę postać papieża Franciszka, który przybywa do Boliwii. Właśnie otwierają się drzwi samolotu, także za chwilę Ojciec Święty Franciszek opuści samolot i schodami dostawionymi do maszyny zejdzie na pokład lotniska. Obserwując obraz w telewizji, mogą Państwo zauważyć, że wiele osób jest ubranych w ciepłe płaszcze, a to dlatego, że w Ameryce Południowej aktualnie jest okres zimowy, a dzisiaj rano temperatura była minus 1 stopień Celsjusza. No w ciągu dnia, kiedy słońce jest wysoko na niebie, ta temperatura oczywiście rośnie, niemniej jednak noce są bardzo zimne, dlatego też powoli już dzień chyli się ku zachodowi, tak więc i te osoby, które tam są zgromadzone, tak a nie inaczej są ubrane. No jeszcze widzimy tutaj porządkowych, niosących krzesła i tak dalej. Proszę Państwa, przygotowania do tej wizyty ciągle się dzieją. To, co widzieliśmy także dzisiaj w sąsiednim, można tak powiedzieć, mieście Santa Cruz de la Sierra, to jest malowanie trawników, układanie bruku, to są jeszcze przygotowania przy papieskim ołtarzu, ale to, co zwróciło naszą uwagę, co jest bardzo sympatyczne, mnóstwo plakatów z Ojcem Świętym, Ojciec Święty, który przyjeżdża do Boliwii, aby jakby umocnić tę radość głoszenia Ewangelii. To jest takie główne przesłanie. No i mnóstwo ludzi młodych, wolontariuszy, którzy cieszą się, że mogą wytłumaczyć, dać mapę i tak dalej. Także tutaj od tej strony widać, że Boliwia żyje tą wizytą. W naszym klasztorze i parafii Najświętszego Odkupiciela w Santa Cruz de la Sierra, gdzie właśnie redemptoryści posługują, a proboszczem jest polski redemptorysta, misjonarz ojciec Stanisław Wzorek, który pochodzi z Tuchowa. Już wczoraj przybyły grupy pielgrzymów z naszych pozostałych parafii z Boliwii, m.in. z Tarija, z Tupiza, i zgromadziły się w ilości ponad 300 osób i parafia je właśnie przyjęła. I właśnie Ojciec Święty Franciszek już swobodnym krokiem opuszcza samolot, schodzi po schodach i już w tym momencie staje na boliwijskiej ziemi. Teraz następuje przywitanie z prezydentem Evo Moralesem. Bardzo serdeczne. Mogą swobodnie rozmawiać, ponieważ mówią tym samym językiem. I prezydent Evo Morales od razu już przekazuje Ojcu Świętemu. Przekazuje taką specjalną sakwę na szyję, która jest tutaj oznaką, że... No właściwie trudno powiedzieć, co ona oznacza, ale jest to taki znak życzliwości. Jeden z nas, prawda, że wyposażamy Cię na tą podróż pielgrzymią tutaj w Boliwii. I wykonana jest oczywiście z tej sztuki boliwijskiej, z tego rękodzieła, które tutaj bardzo popularne jest, szczególnie wysoko w górach, gdzie ludzie nie mogą uprawiać ziemi, tylko żyją z tego, co wyprodukują własnymi rękoma. Teraz następuje powitanie też z księżmi biskupami, którzy są zgromadzeni na płycie lotniska. Praktycznie zgromadził się cały episkopat Boliwii. Ojciec Święty zatem już w taki sposób bardzo serdeczny, ciepły został przywitany przez prezydenta Evo Morales. Chociaż, drodzy Państwo, to wcale nie oznacza, że tak jak to miało miejsce w Ekwadorze, że Ojciec Święty jakoś będzie czuł się tak niekomfortowo i będzie powstrzymywał się od zwrócenia uwagi na te najważniejsze problemy życia społecznego.
Tutaj jest też wielka nadzieja. Z jednej strony ta radość Ewangelii, to otwarcie jeszcze się na Chrystusa, ekspansja, czy taka eksplozja wiary, rozwój Kościoła, ale z drugiej strony bardzo wielu oczekuje, że papież Franciszek wzorem swojego poprzednika, świętego Jana Pawła II, nie będzie się bał mówić o tych trudnych problemach społecznych. I mieliśmy tego próbkę w kilku takich delikatnych akcentach w Ekwadorze. Zobaczymy, jak będzie tutaj. I chodzi tu nie tylko o to, żeby wietrzeć jakąś sensację, czy wskazywać uwagę na jakieś mocne zdania, mocne słowa, ale chodzi tutaj właśnie o to, co dokonuje się dzięki takim wizytom, tak jak na pewno przez te 30 lat, również dzięki obecności tutaj Jana Pawła II, dzięki temu, że on zwrócił uwagę na te najboleśniejsze problemy społeczne, wiele się zmieniło przez te lata i wielu jednak musiało troszeczkę jakoś powściągnąć swój egoizm, swoją chęć życia kosztem tragedii wielu. Widzimy teraz, ojciec święty Franciszek odbiera honory wojskowe w tym najwyższej rangi ceremoniale. Co też ma tutaj podkreślić wyjątkowość tej wizyty papieża w Boliwii. Thank you.
teraz mamy... Teraz Ojciec Święty zszedł z podestu, w którym wysłuchał hymnów, hymnu Boliwii i Państwa Watykańskiego. Teraz następuje przywitanie z przedstawicielami władz państwowych, którzy tam się zgromadzili. Widzimy również dzieci w strojach regionalnych, w strojach indiańskich, które także na tę ceremonię przywitania przybyły na lotnisko El Alto w La Paz. A my dodajmy, drodzy Państwo, żeby tutaj może tak tą sytuację troszeczkę rozładować. My już jesteśmy w Santa Cruz de la Sierra. To jest miasto położone niżej o jakieś 3000 metrów, bo ono jest na wysokości 400, zaledwie kilkunastu metrów na poziom morza. I jest to miasto już położone w strefie tropikalnej. A zatem tutaj nie ma temperatur oscylujących w okolicach zera. W te dni deszczowe, a ostatnio przez ponad tydzień padały tutaj bardzo ulewne deszcze, temperatura obniżyła się do 18 stopni, ale już jutro ma być słońce. I już jutro ma tutaj właśnie na tę mszę świętą z Ojcem Świętym Franciszkiem ma być bardzo dobra pogoda. To jest bardzo ważne także dla tych setek, a może nawet miliona, ponad miliona pielgrzymów, jacy tutaj napływają ciągle na to spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem. W tym momencie widzieliśmy także Ojciec Jacek zaczął mówić o mieście Santa Cruz. Teraz zwracamy uwagę na to, co dzieje się na płycie lotniska. Ojciec Święty otrzymuje prezenty od
delegacji dzieci, która tam się właśnie znajduje. No i zauważmy te charakterystyczne stroje kobiety w kapeluszach na głowie. Najbardziej popularnym do niedawna był też melonik, prawda? Tak, to są specjalne właśnie kapelusze i wysokość tego kapelusza, jego kształt, materiał, z którego jest wykonany, on mówi o pochodzeniu osoby, która ten kapelusz właśnie nosi i widzimy, że mogą być one zakończone tak na półokrągło albo taki ścięty po prostu stożek, a to właśnie mówi o tym, z jakiego terenu, z których stron Boliwii dana osoba przybywa, dana osoba jaki teren zamieszkuje. No i dodajmy właśnie, że Boliwia to jest kraj bogaty, nie tylko, jak to słyszeliśmy przed chwileczką, powiedział to ojciec Zbigniew, w bogactwa mineralne, ale jest bogaty w ukształtowanie terenu, bo to są różne strefy klimatyczne i klimat wysokogórski i tropikalny i jeszcze tam, prawda, łagodniejszy, kontynentalny i tak dalej. Są to także różne tradycje tutaj. I także Boliwia to jest także kraj o bogatej i bardzo często dramatycznej historii. Tak, w latach 1932-35 toczyła Boliwia wojny o Chaco, w wyniku których straciła na rzecz Paragwaju 2/3 spornego terytorium. Porażka rządu w wojnie doprowadziła do przewrotu w maju 1936 roku, w trakcie którego na blisko rok władzę przejął pułkownik José David Toro. Rząd wojskowy dokonał nacjonalizacji spółek naftowych. Teraz byliśmy świadkami, jak właśnie ta młoda osoba w stroju indiańskim zrobiła sobie zdjęcie swoim własnym telefonem komórkowym właśnie z papieżem Franciszkiem. Także to też są takie bardzo ciekawe i miłe szczegóły już tej wizyty, która się rozpoczęła w Boliwii. Ale kontynuujemy dalej tę podróż w historię niedawną. Tak, po tej nacjonalizacji spółek naftowych przyjął się interwencjonizm gospodarczy, także utworzono Ministerstwo Pracy, zakazano działania partii politycznych, powołując w ich miejsce lewicującą Państwową Partię Socjalistyczną. I nie wiem, czy zwrócili Państwo uwagę, że w czasie hymnu Evo Morales prawą rękę trzymał na sercu, a lewa była zaciśnięta w pięść i uniesiona do góry. No i teraz kolejny, wydawałoby się, też taki miły akcent. Grupa dzieci podbiegła jeszcze do papieża i przytulali się wszyscy do Ojca Świętego. I teraz popatrzmy, piękny obraz. Ojciec Święty idzie za rękę z chłopcem w stroju, tradycyjnym stroju rolnika. I dzieci towarzyszą Ojcu Świętemu cały czas w tych różnych strojach reprezentujących różne regiony Boliwii. I rzeczywiście tutaj jest jakaś pogoda, spontaniczność, swoboda w tym poruszaniu się Ojca Świętego Franciszka. Widać, że ta wysokość, uwarunkowania klimatyczne tutaj raczej nie mają wiele do powiedzenia. Tak, ale w takich warunkach, na takiej wysokości jednak trzeba się opanować, trzeba zachować spokój, nie robić gwałtownych ruchów, bo wszystko to może odbić się na zdrowiu. Dlatego też może i nie dziwimy się, że wszystko przebiega w takiej bardzo spokojnej atmosferze, bez pośpiechu, z takim wręcz namaszczeniem. Ojciec Święty i prezydent oraz cała ta delegacja składająca się z dzieci i osób, które towarzyszą w czasie tej ceremonii powitania panu prezydentowi, tutaj przemieszcza płytę lotniska. No i zauważmy, że Boliwia, która
jest jednym z bogatszych krajów świata, jak chodzi o te surowce mineralne. Jest zarazem ciągle jednym z biedniejszych krajów, paradoksalnie. Tak jak ta historia wojny o granice, później próba wprowadzenia reglamentowanej sprawiedliwości społecznej, odgórnego planowania, to w końcu się skończyło znów krwawą huntą. Tak, praktycznie od wojny i od roku 1940 tutaj bardzo umocniły się partie socjalistyczne, mianowicie po śmierci Busha w 1939 roku, a był to prezydent, który starał się wprowadzić w życie koncepcję demokracji funkcjonalnej, a więc utrzymanej w patriotycznym duchu. Po jego śmierci doszło do powrotu do wcześniejszej formy rządów opartej na poparciu tradycyjnych partii. Status quo zachwiany został przez radykalne grupy, które przejęły kontrolę nad kongresem u progu lat 40. Najważniejszymi z nich była właśnie rewolucyjna partia robotnicza, boliwijska falanga socjalistyczna, także lewicowa partia rewolucyjna oraz rewolucyjny ruch nacjonalistyczny. To właśnie te grupy miały charakter skrajnie prawicowy lub marksistowski. Wydarzeniem, które doprowadziły do upadku umiarkowanych rządów, była masakra strajkujących górników w Katawi, w której zginąć mogło nawet 400 pracowników. Po tych wydarzeniach w 1943 roku doszło do kolejnego zamachu stanu, w wyniku którego władzę przejął Gualberto Villarroel. Spisek oficerów zawiązany przez nowego prezydenta zawiązał sojusz z rewolucyjnym ruchem nacjonalistycznym. On jednak został wkrótce rozwiązany, a ministrowie ruchu wydaleni z rządu. I w 1946 roku doszło do wybuchu walk politycznych i zabójstw, których ofiarą padł sam prezydent. Kolejni prezydenci Henrique Herzog i Mamerto Uriola Goitia nie byli w stanie opanować sytuacji w kraju. Wybory w 1949 roku wygrał rewolucyjny ruch nacjonalistyczny. A więc widzimy, że te właśnie ruchy cały czas się przewijają i co jest jakoś tak zauważalne, kiedy jest niezadowolenie, na ulicę występują pracownicy, są strajki. Najskuteczniejszym, można powiedzieć, domaganiem się swoich praw jest blokowanie ulic i to nie tylko w miastach, ale także głównych dróg przelotowych, które łączą poszczególne miasta i wtedy taki paraliż, taka blokada, która jest urządzona, doprowadza do dymisji rządu, do nowych przedterminowych wyborów i zmiany partii rządzącej. No, takim ewenementem są rządy właśnie Evo Moralesa, który już drugą kadencję tutaj rządzi, no a to dlatego, że właśnie wywodzi się z tego ludu i też jako prezydent potrafi pewną pomoc socjalną zorganizować dla ludzi, a to jest doceniane i przez to właśnie jest uważany jako prezydent ludu, ich prezydent, no bo z tej właśnie grupy, z tej nacji wyrósł. No i dodajmy tutaj takie praktyki wyborcze w demokratycznych wyborach, gdy na wioskę przyjeżdża jakiś tam przedstawiciel takiej czy innej partii, obiecuje, że za zagłosowanie na takiego, a na takiego kandydata każdy z mieszkańców dostanie po parze butów i przed głosowaniem dostaje jednego buta, a po głosowaniu, kiedy udowodni, a to jest tutaj prostsze, że rzeczywiście głosował tak jak trzeba, dostaje drugiego buta. Także tego typu praktyki tutaj są powszechne. To, co my mówimy, określamy w Polsce jako kiełbasa wyborcza, to naprawdę jest to kiełbasa, prawda? Także niestety ciągle jeszcze tutaj to ubóstwo i to trzymanie, jakby zatrzymanie w rozwoju tego kraju dają o sobie znać. A z drugiej strony jakaś wąska grupa ludzi, czy to stąd, czy z innych krajów, która czerpie ogromne zyski z tej ciężkiej, czasami niewolniczej pracy, czy to dzieci, czy dorosłych, czy w kopalniach, czy gdzie indziej.
Ojciec Święty wraz z prezydentem Republiki Boliwii, Evo Moralesem, już są na specjalnie przygotowanym podium, gdzie teraz nastąpi wygłaszanie przemówień. Il Papa Francisco. Dodajmy, że Ojcu Świętemu oczywiście towarzyszą biskupi Boliwii. Towarzyszy także cały czas kardynał sekretarz stanu Pietro Parolin. Con la venia de su santidad, el hermano Papa Francisco. La venia del hermano presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Ivo Morales Ayala. El hermano vicepresidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro Marcelo García Linera. Asambleístas de Estado, hermanas ministras, hermanos ministros, alto mando militar de las Fuerzas Armadas, obispos de Bolivia, autoridades nacionales, saludamos al séquito papal. Autoridades de departamento y municipio, autoridades eclesiásticas, które zgromadził się na płycie lotniska, skalduje, jak wyraża swoją radość ze spotkania z Ojcem Świętym Franciszkiem. Speaker wymienia wszystkich, którzy zgromadzili się właśnie na płycie lotniska, którzy przybyli, aby powitać Ojca Świętego Franciszka, rozpoczynającego swoją pielgrzymkę do Boliwii. Ostatnia pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II miała miejsce w 1988 roku, a więc już wielu tych młodych ludzi po prostu nie pamięta ostatniej pielgrzymki papieża świętego Jana Pawła II. I możemy podziwiać również osoby, które przybyły wysoko z gór w swoich stronach i te charakterystyczne nakrycia głowy, które wyróżniają ich pochodzenie, ich status, a także miejsce, skąd przybywają. I teraz słowa powitania skieruje do Ojca Świętego prezydent Evo Morales. Bienvenido, hermano Papa Francisco. Bardzo serdecznie witamy papieża Franciszka. Todos los bolivianos y bolivianas, hoy estamos muy felices porque has venido a visitarnos. Wszyscy Boliwianie i Boliwijki są dzisiaj bardzo radośni, że przybywa tutaj Ojciec Święty Franciszek. Wierzymy, że przynosi on pokój i radość. Jest on postrzegany jako papież wszystkich biednych, wszystkich ludzi ubogich, który na wzór świętego Franciszka z Asyżu jest wyczulony na ludzką biedę i ubóstwo. My aktualnie jesteśmy w procesie, uczestniczymy w procesie zmiany. Zmiany, aby ci, którzy są ubodzy, existe una gran comunidad entre los objetivos que preconiza el cristianismo en los principios de la revolución social entre la prédica cristiana de la unidad. Prezydent Morales nawiązuje do tego, że te zmiany, które są zainicjowane przez socjalizm, one są bardzo bliskie ideom chrześcijan, czyli otwarcie się na ludzi ubogich, na ludzi potrzebujących. Bracie, ojcze, la brisa del Pacífico ecuatoriano, usted ha llegado a una tierra de paz que produzca justicia,
Ty przybywając tutaj przynosisz pokój, przynosisz dla naszej ojczyzny nadzieję, że wiele rzeczy możemy zmienić, że wiele rzeczy możemy naprawić. Bracie papieżu, w tym wielkim momencie historycznym, para la subyugación y opresión. Ahora el pueblo boliviano te recibe con alegría y esperanza. Tak Kościół katolicki, jak również mieszkańcy Boliwii patrzą z nadzieją, i ufnością, że ta radość Ewangelii przyczyni się do zmiany. Bracia i siostry, witamy Ojca Świętego Franciszka tym słowem, które właśnie oznacza, że to, co mówimy, mówimy w oparciu o tradycję, o historię i nie są to słowa bez pokrycia. Teraz Ojciec Święty Franciszek został zaproszony, zapowiedziany do skierowania słów powitania do osób zgromadzonych na płycie lotniska. Francisco querido, kochany Franciszku, my tu jesteśmy, nasza wiara jest ciągle żywa. Distinguidas autoridades, hermanos en el episcopado. Panie prezydencie, czcigodni przedstawiciele władz, bracia biskupi, drodzy bracia i siostry. Buenas tardes. Dobry wieczór. Al iniciar esta visita pastoral, na początku tej duszpasterskiej wizyty pragnę skierować pozdrowienia do wszystkich mężczyzn i kobiet Boliwii z najlepszymi życzeniami pokoju i dobrobytu. Dziękuję panu prezydentowi Wielonarodowego Państwa Boliwii za przygotowane mi serdeczne przyjęcie oraz uprzejme słowa powitania. Doy las gracias también a los señores ministros y autoridades del Estado, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Dziękuję również panu ministrom, władzom państwowym, siłom zbrojnym oraz Policji Narodowej, że zechcieli przybyć, aby mnie powitać. Dziękuję moim braciom w biskupstwie, kapłanom, zakonnikom i zakonnicom, wiernym i całemu Kościołowi pielgrzymującym w Boliwii. Pragnę wyrazić moje uczucia braterskiej komunii w Panu. Llevo en el corazón especialmente a los hijos de esta tierra que por múltiples razones no están aquí y han tenido que buscar otra tierra. Szczególne miejsce w moim sercu zajmują dzieci tej ziemi, które z różnych powodów, których nie ma tutaj z nami, bo musiały szukać innej ziemi, która byłaby dla nich schronieniem, innego miejsca, gdzie ta matka uczyniłaby ich owocnymi i umierzliwiłaby im życie. Cieszę się, że jestem w tym kraju o wyjątkowym pięknie, pobłogosławionym przez Boga w jego różnych rejonach, wyżynach, dolinach, ziemiach Amazonii, pustyniach, niezrównanych jeziorach. Nuestra Amazonia, nuestro Chaco, nuestro altiplano y nuestros llanos y valles se cubrieron de verdores y flores. Jak mówi preambuła waszej konstytucji, bardzo poetycko, w niepamiętnych czasach wytworzyły się góry, popłynęły rzeki, powstały jeziora. Nasza Amazonia, nasz Chaco, wyżyny, niziny, doliny pokryte były zielenią i kwiatami, przypominając mi, że świat to coś więcej niż problem do rozwiązania, że jest radosną tajemnicą, którą podziwiamy w zachwycie, oddając chwałę Bogu. Y un llamado permanente al respeto mutuo,
ale jest to przede wszystkim ziemia pobłogosławiona w jej ludach z ich zróżnicowaniem kulturowym i etnicznym, stanowiącym wielkie bogactwo i nieustannie wezwanie do wzajemnego szacunku i dialogu między rdzennymi ludami mieszkającymi tu od tysięcy lat, a współczesną rdzenną ludnością. Ileż radości daje nam świadomość, że przyniesiony na tę ziemię język kastylijski współistnieje dziś z 36 dialektami pierwotnymi, mieszając się ze sobą, tak jak narodowe kwiaty Cantua i Patuyu. Czerwony i żółty, aby dać piękno, jedność w różnorodności. Na tej ziemi i w tym ludzie silnie zakorzeniło się głoszenie Ewangelii, które na przestrzeni lat inspirowało wspólne życie, przyczyniając się do rozwoju narodu i krzewiąc kulturę. Przybywam jako gość i pielgrzym, aby umocnić wiarę wierzących w Chrystusa Zmartwychwstałego, abyśmy w Niego wszyscy wierzący, będąc pielgrzymami w tym życiu, byli świadkami Jego miłości, zaczyną lepszego życia, byśmy współpracowali w budowaniu społeczeństwa bardziej sprawiedliwego i solidarnego. Kolaboremos en la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Bolivia está dando pasos importantes para incluir amplios sectores. Bolivia podejmuje ważne kroki na rzecz szerokich warstw w życie gospodarcze, społeczne i polityczne kraju. Może liczyć na konstytucję, która uznaje prawa jednostki, mniejszości, środowiska naturalnego oraz na instytucje wrażliwe na te realia. Wszystko to wymaga ducha współobywatelstwa i uczestnictwa poszczególnych osób oraz podmiotów społecznych w sprawach dotyczących wszystkich. Integralny postęp narodu obejmuje wzrastanie ludzi w wartościach i dążenie do zbieżności wspólnych ideałów, które są w stanie zjednoczyć wolę bez wykluczania czy odrzucania kogokolwiek. Jeśli rozwój jest wyłącznie materialny, to zawsze istnieje ryzyko pewnego tworzenia nowych różnic, kiedy bogactwo niektórych budowane jest na niedoborach innych. Dlatego spójność społeczna wymaga oprócz instytucjonalnej transparencji wysiłku edukacji obywateli. W tych dniach chciałbym pobudzić powołanie uczniów Chrystusa do komunikowania radości Ewangelii, by byli solą ziemi i światłem świata. Głos pasterzy, który powinien być proroczy, mówi do społeczeństwa w imieniu Matki Kościoła, w oparciu o jego opcję preferencyjną i ewangeliczną na rzecz ubogich. Braterska miłość, będąca żywym wyrazem nowego przykazania Jezusa, wyraża się w programach, dziełach i instytucjach dążących do integralnej promocji osoby, a także troski i ochrony najsłabszych. Nie można wierzyć w Boga Ojca, nie widząc brata w każdym człowieku. I nie można iść za Jezusem, nie dając życia za tych, dla których poniósł On śmierć na krzyżu. W czasach, gdy tak często dąży się do zapominania lub pomieszania podstawowych wartości, na szczególną uwagę strony osób odpowiedzialnych za dobro wspólne zasługuje rodzina. Jest ona bowiem podstawową jednostką społeczeństwa, która wnosi solidne więzi jedności, na których opiera się ludzkie współżycie,
a rodząc i wychowując swoje dzieci, zapewnia odnowę społeczeństwa. Kościół odczuwa również szczególną troskę o ludzi młodych, którzy, angażując się ze swoją wiarą i wzniosłymi ideami, są nadzieją na przyszłość, są stróżami poranka, którzy obwieszczają światło świtu i nową wiosnę Ewangelii. Troska o dzieci, sprawienie, aby młodzież angażowała się w szlachetne ideały, jest gwarancją przyszłości społeczeństwa. Społeczeństwa, które znajduje swoją pewność, dowartościowując, podziwiając i opiekując się osobami starszymi. Drodzy Państwo, no w tym momencie tutaj mamy techniczny problem, uciekł nam dźwięk. Ojciec Święty Franciszek troszeczkę improwizował podczas swoją... Y, y son descartados los niños, ale kontynuujemy los jóvenes, que son el futuro de un país, y los ancianos, que son la memoria del pueblo. Por eso hay que cuidarlos, hay que protegerlos. Młodzież, która jest przyszłością tego kraju, my musimy cały czas mieć w pamięci, musimy pamiętać o młodych. Ja dlatego was wzywam. Hace opción por ir generando con este cuidado una cultura memoriosa que le garantiza a los ancianos no solo la calidad de vida en sus últimos años, sino la calidez, como bien lo expresa la Constitución de ustedes. Señor presidente. I musimy także mieć kulturę bogatą w pamięć, zapewniającej osobom starszym nie tylko jakość życia, tak jak w ostatnich latach, ale także serdeczność, jak to dobrze wyraża wasza konstytucja. Panie prezydencie, drodzy przyjaciele, dziękuję za waszą obecność. Te dni pozwolą nam na prawdziwe chwile spotkania, dialogu, świętowania wiary. Czynię to ciesząc się, że jestem w tym kraju, który określa siebie jako pokojowy, który promuje kulturę pokoju, prawo do pokoju. Promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz. Pongo esta visita. Oddaję tę wizytę opiece Najświętszej Maryi Pannie z Copacabana, reina de Bolivia, królowej Boliwii. Y a ella le pido que proteja a todos sus hijos. I proszę ją. Muchas gracias y que el Señor los bendiga. Hallaya Bolivia! Proszę ją, aby chroniła wszystkie swoje dzieci. Dziękuję bardzo, niech Pan wam błogosławi. I hallaya Bolivia. Hallaya Bolivia, hallaya to znaczy, niech Boliwia dalej idzie drogą swoich przodków, kontynuując ich dorobek, dowartościowując pracę, życie, i niech będzie pewna także swojej przyszłości. Hallaya Bolivia. A toda población de Bolivia. Como diócesis del Alto tenemos el agrado y la alegría de acoger y darle la bienvenida. A nombre también de toda la iglesia que vive su fe. Wszyscy zaproszeni są do tego, aby z radością. Lo hacemos en este anfiteatro que usted ha visto, un anfiteatro natural. Przyjąć Ojca Świętego Franciszka. Los nevados muestran su rostro benefactor. Y la hermana Madre Tierra y la creación entera cantan con todos nosotros la belleza del Creador. Por eso, Matka Ziemia śpiewa z radością hymnu uwielbienia Boga za wizytę następcy świętego Piotra na terenie Boliwii. Santidad, en su mensaje previo usted nos ha pedido unir nuestras oraciones. Wasza świątobliwość, my ze swej strony zapewniamy naszą pamięć w modlitwach za waszą świątobliwość, aby Bóg prowadził i błogosławił. I teraz Ojciec Święty, spełniając tę prośbę biskupa La Paz, udzieli
wszystkim błogosławieństwa. Silencio desde nuestro corazón. W ciszy serca módlmy się do Boga. I także w tej ciszy my polecajmy Bogu tę misję Ojca Świętego Franciszka, jakże delikatną, bo z jednej strony trzeba przynieść to orędzie Ewangelii miłości, dodać ducha wszystkim, a z drugiej strony nie można też zamykać oczu na te palące problemy, które ciągle istnieją. To błogosławieństwo papieskie przyjmijmy, czyniąc znak krzyża, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. I my, drodzy Państwo, tutaj także teraz zostaliśmy bez technicznych możliwości. Także można powiedzieć właśnie, że to jest ta specyfika kraju górzystego, gdzie technika łącz satelitarnych czy innych no jest troszeczkę tutaj wystawiona na ciężką próbę. I słyszymy głosy skaldujących: Franciszko, nasz przyjacielu, Boliwia ciebie kocha. Franciszku, przyjacielu, Boliwia jest z tobą. Drodzy Państwo, no i właśnie w tym przemówieniu papieża Franciszka, ponieważ tutaj, gdy słyszeliśmy przemówienie prezydenta Evo Moralesa, który z jednej strony słusznie i zasadnie podkreślił pewne pozytywne procesy, jakie od kilku lat w Boliwii zachodzą, to jednak w przemówieniu papieża Franciszka dało się wyczuć właśnie wskazanie na te problemy. To, co jest pierwsze do tutaj podkreślenia, papież przybywa tu nie jako polityk, reformator życia społecznego czy ktokolwiek inny, ale przybywa jako gość do kraju, którego zaprosił, i jako pielgrzym. Pielgrzym, który chce umocnić wiarę wierzących w Chrystusa zmartwychwstałego. Czyli abyśmy wszyscy w Niego wierzący, będąc pielgrzymami w tym życiu, byli także świadkami Jego miłości. To jest podstawowa misja papieża, tak jak podstawowa misja świętego Piotra: umacniaj swoich braci w wierze. No i Ojciec Święty tutaj docenia, że przez ostatnie dziesięciolecia szerokie warstwy społeczne ludzi zostały już włączone poniekąd w życie gospodarcze i społeczne oraz polityczne kraju, że jest konstytucja, której się właściwie przestrzega, która uznaje prawa jednostki, mniejszości i tak dalej. Jednakże papież wskazuje, że ciągle jest potrzeba dialogu, że integralny postęp narodu musi też obejmować wzrastanie ludzi w wartościach. To znaczy nie można budować na jakiejś złudnej ideologii, ale muszą być to te wartości, które są trwałe, które pokażą nam, że nasze ideały mogą być zbieżne i one mogą zjednoczyć wolę całego społeczeństwa na rzecz pracy ku rozwojowi tego kraju. I nie trzeba w tym momencie kogokolwiek wykluczać czy odrzucać. I to, co jest bardzo istotne, jeśli rozwój jest wyłącznie materialny, zawsze istnieje ryzyko ponownego tworzenia nowych różnic. Można by zapytać, skąd my to znamy? No ale to już są dalsze refleksje. Na pewno w nas gdzieś zostają wyzwolone w momencie, gdy słyszymy takie słowa Ojca Świętego Franciszka. Czyli także to, co tu jest takim bardzo palącym problemem, nie tylko to, co materialne, ale przede wszystkim przejrzystość instytucjonalna, czyli ograniczenie biurokracji, można powiedzieć z drugiej strony,
a także bardzo mocny akcent na edukację. To szczególnie tu w Boliwii jest ogromnie ważne. Ale także i my widzimy, że zawsze, gdy jakieś rządy, ekipy, czy to nawet w naszej ojczyźnie, podejmują tak zwaną reformę edukacji, która w zasadzie jest psuciem edukacji, pozbawieniem ludzi na przykład dostępu do historii własnej ojczyzny, ograniczenie różnych ważnych przedmiotów, to niesie ze sobą zawsze jakieś podskórne przesłanie, że coś znowu ktoś szykuje, prawda, poza kulisami. Potem się tylko dowiadujemy z jakichś nagrań o tym, jak to naprawdę było. Tutaj sytuacja jest inna, tutaj ta bieda materialna, to ukształtowanie też terenu, ludzie, którzy żyją, prawda, na 3000 metrów czy 4000 metrów, gdzie niejednokrotnie jedynym czy jednym z bardzo niewielu osób, która tam dociera z jakąś wiadomością, to jest właśnie ten misjonarz, ksiądz, kapłan, redemptorysta, kto gdzieś tam przyjdzie, z tymi ludźmi porozmawia, wysłucha ich, odprawi dla nich mszę świętą, pomodli się razem. To jest zupełnie inna specyfika życia. Ojciec Święty mówi właśnie o tej potrzebie edukacji. Są takie wioski w Boliwii, gdzie właściwie jedyną szansą na edukację to jest wysłuchanie tego niedzielnego, czy tam kazania niedzielnego, to znaczy taka msza jest tam może raz na 3 miesiące, prawda? To jest jedyna szansa na jakąkolwiek edukację. Dlatego zobaczmy, jak bardzo odległa jest różna ta specyfika warunków życia od tych, które my na co dzień znamy. Tu naprawdę jest bieda, jest jakieś skrajne ubóstwo, które tutaj można bardzo łatwo zobaczyć już wyjeżdżając z centrum na obrzeża metropolii, którą teraz widzimy w pięknej panoramie La Paz del Alto. Ojciec Jacek wspomniał o misjonarzach, o redemptorystach, ale tu właśnie w Boliwii pracują nie tylko redemptoryści, praktycznie są też i polscy franciszkanie, wśród nich jest biskup właśnie w Santa Cruz, także są werbiści, księża diecezjalni, którzy decydują się na pracę na misjach Boliwii na tak zwanym kontrakcie, czyli tak zwaną umowę na 5 czy 10 lat. I tutaj służą tym najbiedniejszym, którzy, tak jak ojciec Jacek zaznaczył, nieraz mają mszę świętą tylko raz na 3 miesiące, może nieraz raz na pół roku, bo jeszcze wciąż tych misjonarzy jest za mało. I bardzo także ważną rolę pełnią tutaj katechiści, a więc osoby przygotowywane przez misjonarzy do tego, aby podczas ich nieobecności w danej kaplicy, w danej wiosce, szczególnie właśnie wysoko w górach, w Andach, oni katechizowali, oni przygotowywali do przyjęcia sakramentów i później, kiedy misjonarz przybywa, wtedy jakby usupełnia z tego minionego okresu sakramenty, czyli udziela chrztu świętego, oczywiście spowiada, namaszcza osoby chore, cierpiące, także udziela czy błogosławi związki sakramentu małżeństwa. No taka jest rzeczywistość na misjach nie tylko w Boliwii, ale też w wielu jeszcze innych krajach. No ale dodajmy, że to właśnie taka sytuacja właśnie pokazuje, że jak ogromną misję pełni Kościół. Kościół katolicki, który nie tylko przekazuje wiarę, ale także to jest edukacja, to jest opieka społeczna, to jest niejednokrotnie posługa medyczna i wiele, wiele innych spraw tu się dokonuje. Się tutaj, powiedzmy, w takich realiach, kiedy raz po raz wznoszą się jakieś głosy antykościelne, antychrześcijańskie czy antyreligijne, przywołać zdanie świętego Jana Pawła II z Wrocławia z 97 roku, który wtedy napomniał właśnie takich radykałów lewicowych w Polsce, że mówienie, że Kościół jest wrogiem wolności, to jest jakiś absurd.
wprost przeciwnie, to właśnie chociażby to, o czym tutaj mówimy w odniesieniu do realii Boliwii, to jest posługa na rzecz wolności człowieka. Drodzy Państwo, dodajmy, że jeszcze będzie miało miejsce jeden taki szczegół warty odnotowania. Ojciec Święty teraz w tym samochodzie panoramicznym przejeżdża do miejsca, skąd przeleci w okolice Santa Cruz i znowu w Santa Cruz będzie, wjedzie do miasta. W każdym razie będzie tu miało miejsce po drodze jeden przystanek. Ojciec Święty pobłogosławi miejsce związane z życiem i dramatem porwania ojca Luisa Espinal, jezuity, który był także poetą, dziennikarzem, filmowcem, który urodził się w Hiszpanii w roku 1932, a zamordowano go w Ekwadorze w roku 1980. Ojciec Luis Espinal był tutaj, posługiwał w Boliwii jako zaproszony, jako misjonarz od roku 1968. I bardzo wielką czynił tutaj pracę duszpasterską na wielu, wielu dziedzinach, także poprzez media. Założył Radio Fides, udzielał się w telewizji, kręcił filmy, pisał książki. Także prowadził bardzo wielką, bogatą. Uznany został także tutaj za jednego z wybitnych twórców kultury boliwijskiej. Jednakże podczas dyktatury Luisa García Meza, po prostu został, która naznaczyła się najkrwawszym okresem współczesnej Boliwii, ojciec Luis został aresztowany i jego ciało zmasakrowane znaleziono około 8 kilometrów od drogi łączącej dwie miejscowości w górach. Dopiero w roku 2007 prezydent Evo Morales nie tylko oczyścił czy rehabilitował ojca Luisa, ale swoim dekretem z dnia 21 marca ustanowił dzień kinematografii boliwijskiej, aby właśnie wspominać tę rocznicę zamachu na ojca Luisa Espinal i aby uznać czy docenić jego wielki wkład na rzecz praw człowieka i demokrację, i także aby uznać jego wielkie poświęcenie i wkład w rozwój kinematografii boliwijskiej. Także ten moment będzie, taka chwila będzie miała miejsce dzisiaj, podczas tejże podróży Ojca Świętego Franciszka z La Paz do Santa Cruz, ale jeszcze teraz będzie jeszcze inne spotkanie. Tak, najprawdopodobniej Ojciec Święty teraz w kawalkadzie samochodów udaje się na spotkanie z przedstawicielami władz cywilnych, które odbędzie się w katedrze w La Paz, i tam również skieruje przemówienie do prezydenta i wszystkich zgromadzonych, wszystkich, którzy odpowiadają za rządy właśnie w Boliwii, a także do tych ludzi dobrej woli, którzy chcą zmian. Chcą zmian, chcą, aby w Boliwii żyło się lepiej, a te zmiany jak na razie idą bardzo, bardzo powoli i wiele osób z tego powodu też jest niezadowolonych. Drodzy Państwo, a zatem czekamy na te wydarzenia, czyli przed nami wizyta kurtuazyjna u prezydenta Boliwii, następnie
spotkanie z władzami cywilnymi Boliwii w katedrze w La Paz, a później przejazd na lotnisko i przed 20 naszego czasu, czyli to już będzie godzina 4 nad ranem, Ojciec Święty jest właściwie 21:15, czyli to już będzie w Polsce po 15 po 5. Ojciec Święty Franciszek jest spodziewany na lotnisku tutaj Wiru. Myślę, że my możemy w tym momencie oddać głos do studia i w momencie, kiedy będziemy wiedzieli, jakie tutaj mamy dalsze plany transmisyjne, ponieważ tutaj całe centrum prasowe jakby... O, teraz coś się znowu pojawiło. Całe centrum prasowe przeżywa te trudności techniczne. Byliśmy oddzieleni w ogóle od dźwięku i obrazu. I tylko i wyłącznie dzięki telewizji Trwam mogliśmy widzieć, że jednak coś tu się dzieje. Tutaj ciągle mamy te problemy. Zatem przekazujemy teraz głos do studia Radia Maria i telewizji Trwam w Toruniu, a na kolejną wydarzenie tutaj z podróży apostolskiej Ojca Świętego Franciszka do Boliwii ponownie mamy nadzieję z Państwem się połączyć. Także bardzo dziękujemy i do usłyszenia ponownie.